Kampania weszła w poważną fazę. Mówimy teraz o najważniejszych kwestiach dla naszego kraju. A my jako Platforma Obywatelska mamy satysfakcję, że w tej chwili widzimy rezultaty naszego planu. Znając wyniki i ustalenia traktatu z Lizbony, wiedząc o tym, że Parlament Europejski będzie miał wpływ na budżet unijny, wiedząc, że budżet unijny będzie miał wpływ decydujący na szansę każdego Polaka do końca tej dekady, na szansę rozwoju Polski, na szansę naszego kolejnego skoku cywilizacyjnego. Zaplanowaliśmy, aby Polak objął stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i aby Polak objął stanowisko komisarza do spraw budżetu. A przypomnę, że opozycja wtedy to wyśmiewała, mówiła, że to jest nieistotne stanowisko. A dzisiaj dzięki temu, że mamy polityków związanych z Platformą Obywatelską na tych kluczowych stanowiskach, możemy skutecznie zawalczyć o 300 miliardów dla Polski. Cieszę się, że prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że on też chciałby współpracować z Jerzym Buzkiem i Januszem Lewandowskim. Tylko powstaje pytanie, czy on i jego ekipa byliby wiarygodni? PiS powtarza, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości wynegocjował obecny budżet, a my mówimy, że wynegocjował ten budżet premier Kazimierz Marcinkiewicz. Był moim szefem i to on najlepiej wie, jaka ekipa i w jaki sposób wynegocjowała ten budżet. Proszę Państwa, zadaję Jarosławowi Kaczyńskiemu test, bo rzeczywiście budżet unijny to jest sprawa, którą powinniśmy potraktować ponadpartyjnie. 2 października w Manchesterze będzie konferencja coroczna programowa Partii Konserwatywnej, czyli głównego partnera Prawa i Sprawiedliwości we frakcji parlamentarnej Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Frakcji, która w swoich oficjalnych dokumentach proponuje nie, tak jak my, zwiększenie budżetu europejskiego, lecz jego zamrożenie. Jeśli Jarosław Kaczyński na poważnie traktuje swoje słowa o tym, że on też chce zawalczyć skutecznie o szansę dla Polski, o ambitny budżet Unii Europejskiej, to proszę go, jako minister spraw zagranicznych, aby udał się do Manchesteru i pomógł premierowi Cameronowi, który ma poważne kłopoty w partii, ma frakcję, która nie tylko nie chce ambitnego budżetu, ale wręcz chce referendum brytyjskiego na temat wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej. To jest moment, w którym trzeba pomóc swoim partnerom politycznym i pomóc Polsce, aby przekonać partię konserwatywną do ambitniejszego budżetu dla Unii Europejskiej.